tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Dzisiaj ten dzień, kiedy zaczynam pierwszą na tym kanale serię. Seria nazywać się będzie Mundial 22, gdzie przybliżę Wam wszystkie kraje, które zagrają na tegorocznych Mistrzostwach Świata w Katarze już od 20 listopada. Zaczniemy od gospodarza tych mistrzostw. Dziś materiał o Katarze. Zapraszam. Katar jest reprezentacją uplasowaną na 50. miejscu w rankingu FIFA. Największym sukcesem tej reprezentacji jest Mistrzostwo Azji w 2019 roku. Przydomkiem tej reprezentacji jest The Maroon, czyli bordowi. Oczywiście Katar jako gospodarz Mistrzostw Świata nie musiał się kwalifikować. Jeśli chodzi o mecze w 2022 roku, rozegrali ich 7, pokonali 2-1 Bułgarię, zremisowali 0-0 ze Słowenią, 2-2 z Marokiem, które grało składem z rodzimej ligi, podobnie jak Ghana, z którą wygrali 2-1 oraz Jamajka, z którą zremisowali 1-1. Następnie przegrali 0-2 z Kanadą i zremisowali 2-2 z Chile. Łącznie były to 2 zwycięstwa, 4 remisy i 1 porażka. Oprócz tego, wyjątkowo, reprezentacja Kataru rozegrała też 9 nieoficjalnych meczów towarzyskich z klubami z Europy. W nich pokonali Udinese oraz 2 drużyny ze Słowacji, zremisowali z Lazio, Fiorentiną, Majorką oraz Antwerpią, a także przegrali z Linfield i kadrą Chorwacji do lat 23. Przed Mistrzostwami Świata Katar rozegra jeszcze aż 3 mecze towarzyskie z zespołami z Ameryki Środkowej: Gwatemalą, Panamą i Nikaragłą. Jest to jedyny debiutujący kraj na tych Mistrzostwach Świata. Trenerem reprezentacji Kataru jest Hiszpan Felix Sanchez, pochodzący z Barcelony. 46-latek prowadzi kadrę od 3 lipca 2017 roku. Jak do tej pory, pod jego wodzą kadra prowadzona była w 68 meczach. 34 zakończyły się zwycięstwem, 13 remisów, 21 porażek. Wcześniej trener Sanchez pracował jedynie jako trener młodzieży. Kapitanów w tej drużynie tak naprawdę jest 2. Pierwszym jest prawy skrzydłowy Hassan Al-Haidos, 31-latek, rekordzista pod względem ilości występów w kadrze. Ma ich obecnie 160. Drugim kapitanem jest Saad Al-Sheb, 32-letni bramkarz. Największą gwiazdą reprezentacji Kataru jest 25-letni skrzydłowy Akram Afif, który jak do tej pory w 83 meczach w kadrze zdobył 24 bramki. Tego zawodnika można też kojarzyć m.in. z gry dla Villarreal i Sportingu Gijón, jako że jest jednym z niewielu zawodników Kataru, który kiedykolwiek grał poza granicami tego kraju. Inni ciekawi zawodnicy, o których trzeba wspomnieć, to napastnik Almoez Ali, 26-latek, któremu brakuje zaledwie 4 bramek do zostania najlepszym strzelcem w historii całego kraju. Obecnie w 82 meczach ma ich 39. Warto też zwrócić uwagę na 32-letniego pomocnika Karima Boudiaf, który jak do tej pory w 108 meczach w kadrze strzelił 5 bramek z pozycji defensywnego pomocnika. A także naturalizowanego Portugalczyka Pedro Miguela, obrońcę, który może grać zarówno na środku, jak i na prawej stronie. W Katarze gra od 11 lat, a ma 32. Jeśli chodzi o przewidywany skład, tutaj skupiałem się tylko i wyłącznie na tym, w jaki sposób kadra prezentowała się oraz jakimi składami wybiegała na mecze w tym roku oraz mecze kwalifikacyjne w przypadku kolejnych drużyn. Katar jest drużyną, która najczęściej gra formacją 1-5-3-2 lub w przypadku ofensywnym 1-3-5-2. W bramce wspomniany wcześniej Al-Sheb, obrona to piątka Pedro Miguel, Boualem Kuki, Tarek Salman, Abdelkarim Hassan i Homa Mahmed. W pomocy gra przeważnie nominalny skrzydłowy, kapitan Hassan Al-Haidos, a także Karim Boudiaf i Ali Assad. Napastnicy to Almoez Ali oraz największa gwiazda Akram Afif. Jak widać, podstawowa jedenastka reprezentacji Kataru składa się głównie z zawodników jednego zespołu, czyli Al-Sadd. Był to pierwszy materiał z serii Mundial 22, w którym opowiadałem oczywiście o gospodarzu, czyli Katarze. Już jutro ukaże się kolejny materiał o kolejnej drużynie, na który serdecznie zapraszam. To tyle na dziś. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A tymczasem trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.